Wołowina na dziko, według starego, rodzinnego przepisu, z moją lekką modyfikacją. Przygotowane w ten sposób mięso smakuje bardzo oryginalnie. Ta pieczeń jest doskonała na rodzinny obiad. Polecam i zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Do garnka z wodą wkładam liście laurowe, ziele angielskie, ziarenka pieprzu, jałowca i dwa rozgniecione ząbki czosnku. Gotuję na małym ogniu, aż przyprawy uwolnią swój aromat. W międzyczasie cebulę kroję w pół talarki. Dodaję ją do garnka i gotuję jakieś 3 minuty. Następnie wlewam ocet i marynatę gotuję jeszcze minutkę. Ostudzoną zalewę wlewam do szklanego naczynia, w którym mam wołowinę. Na mięsie kładę cebulę z zalewy. Zalaną marynatą wołowinę przykrywam i odstawiam na 3 dni do lodówki lub do bardzo chłodnego pomieszczenia. Po tym czasie wołowinę szpikuję boczkiem albo słoniną. Zamrożony boczek kroję na około 0,5-centymetrowe plastry. Odcinam grubą skórę. I kroję go w słupki. Zamrożonym boczkiem czy słoniną łatwiej się szpikuje. Teraz wołowinę wyjmuję z zalewy. Nożem robię głębokie na długość słupka boczku czy słoniny nacięcia w mięsie. I tu wkładam przygotowane właśnie kawałki boczku czy słoniny. Dzięki nim wołowina będzie bardziej soczysta. W garnku o grubym dnie rozpuszczam smalec. Wkładam wołowinę i obsmażam ją dosyć mocno z każdej strony. Kiedy jest już porządnie obsmażona, wlewam 2 łyżki wazowe zalewy, w której leżakowała, i 2-3 łyżki wazowe wody. W międzyczasie zaglądam i w miarę potrzeby podlewam wywarem lub wodą. W zależności od tego, czym podlewamy, sos będzie łagodny lub bardziej kwaśny. Po około 1,5 godziny z każdej strony solę wołowinę. Dodaję cebulę osączoną z zalewy, ją również solę i duszę całość jeszcze około pół godziny. Kiedy wołowina jest już miękka, przekładam ją do naczynia żaroodpornego i zostawiam na kilkanaście minut pod przykryciem. W tym czasie do szklanki wsypuję łyżkę mąki i rozprowadzam ją w niewielkiej ilości wody. Wlewam do garnka z gotującym się sosem i gotuję, aż sos się zredukuje. Następnie dodaję słodką śmietankę. I łyżkę miodu. Jeśli potrzeba, to solę do smaku. Sos gotuję jeszcze przez chwilę. Wołowinę kroję na grube plastry, podaję polaną sosem, z kaszą lub kluskami śląskimi. Polecam, bo jest naprawdę pyszna. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was serdecznie na mojego bloga www.talerzpokus.tv.